Czułe czyśćce Ameryki, witajcie w kolejnym odcinku serii Unpackingów. Tym razem dostałem paczkę, która jest związana z projektem, który się właściwie dla mnie już zakończył, czyli European Jamboree 2020. Przez jakiś czas byłem też średnio aktywny w mediach społecznościowych, dzięki czemu, jeżeli nawet inni dostawali cokolwiek z tych paczek, to nie wiedziałem, co jest w środku, dlatego postanowiłem, że dzisiaj podzielę się tym z wami. Zaczynajmy! Korzystając z tej małej przerwy, oto ja, Marek, edytujący ten odcinek. I tak się niefortunnie złożyło, że jak widzicie, patrzę w górę, ponieważ przez całe wideo patrzę w zupełnie inną kamerę, która z jakiegoś powodu postanowiła nie nagrać całego odcinka, a żeby nie robić z tego jakiejś szopki i nagrywać na nowo niby mojej pierwszej reakcji, to postanowiłem zostawić ten materiał, także zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, tak oto wracam po krótkiej przerwie technicznej, musiałem zdobyć nożyczki. No i muszę pamiętać, żeby tak to otwierać, żebyście nie widzieli mojego adresu. Kiedyś o tym wspominałem, że jak otwierałem bardzo niechlujnie listy, to na przykład jak dostałem mój numer identyfikacji państwowej, to za bardzo wszystko wyharatałem i przerwałem sobie numer i musiałem się domyślać, jaka jest środkowa cyfra mojego NIP-u. Dobra. Och, dobra. Może zrobię to bardziej świątecznie, jako rozpakowanie prezentów. O, lol, nie zauważyłem, patrzcie. Tutaj jest nawet obrandowane, to jest wszystko. Tak będzie chyba lepiej. Obrandowane to jest Scout Shopem European Jamboree 2020, więc na pewno będą jakieś fajne gadżety, strasznie lubię takie rzeczy. Dobra, bez gadania. Troszeczki nożyczkami, ale... Hell yeah! Pięknie. Okej. Co zobaczymy, co pierwsze się wychodzi? O, zoki, czyli skarpetki świąteczne. Patrzcie, patrzcie. Co tu mamy? Woda Gorillaz, ale to spoko firma. Christmas Delivery Express. Patrzcie, ach. No, trzeba przyznać, że fajniutkie. Zresztą ja jestem fanem skarpetek. Za dziecka nie było ich za dużo takich kolorowaśnych. Później się jest ten etap, kiedy wszyscy noszą te takie jednokolorowe, porządne, wiecie, tak, żeby było elegancko. A teraz jest trend na takie nawet dla dorosłych, więc będę nosić na pewno. Ok, kolejne. Co my tu mamy? Maszyna losująca jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Losujemy trzy cyfry. Kurczę, no muszę to gdzieś odłożyć. Może tu? Ajajaj. Sorry. Nie przemyślałem tego do końca. Co my tu mamy? Fajne w ogóle opakowania. Patrzcie, takie trzy. I co to takiego jest? Bug drip. Nie wiem, co to za bardzo znaczy. Cóż to napisane? Porcja kawy speciality w formie dripa. Ohoho. Nie pijam kawy, ale dla takiego ładnego designu może spróbuję. Nie za bardzo się dobrze czuję po kawie. Taka jest prawda. Co to takiego jest? Jak przygotować bez dodatkowego sprzętu? No, bardzo spoko wygląda. Jakie są smaki? Brazylia. Aromaty mleczne, czekolada, orzechy ziemny, orzech ziemny, marcepan. Mamy wersję Etiopię, ergle, limonka, cytryna, wanilia, kwiaty. To brzmi bardziej trochę jak herbata niż jak kawa. I Kenia. Kenia ma czerwoną porzeczkę, jagody, borówki, agrest. No popatrzcie tylko, jakie to jest wszystko śliczne. Dobra, lecimy dalej z koksem, kolejną rzeczą z naszej jakby maszyny losującej. Hop, siup, oj, żeby mi to nie spadło. Kolejną rzeczą, o, widzę dwie plakietki. No, nie przemyślałem tego stędu na paczkę. Okej, chyba, że tam tutaj będzie lepiej. Okej. Mamy dwie plakietki. Jedna to jest Go Green i prezentuje się tak, a druga to Love Plants i prezentuje się
tak. No, fajne. W ogóle ja mam tak, że szkoda mi bardziej roślin niż ludzi. Jak tutaj w tej okolicy jest taka aleja drzew, znaczy była, bo wszystkie wycięli, to zawsze się strasznie źle czułem, jak widziałam ścięte drzewa. I generalnie jakoś mi tak strasznie źle na sercu jest, jak widzę ścięte drzewa, więc no tak, po prostu mam. Fajne plakietki, ładne są bardzo. Ja lubię takie designy, ale pięknie. No i w ogóle są tak zrobione, że zastanawiam się, czy może je przykleić na mundur, bo są przecież skauci, którzy na przykład, bo są w ogóle specjalne kleje, dzięki którym możemy przyklejać sobie na mundur plakietki. Ale później sobie wyobrażać, jak to jest zrywane, jakie to brzydkie ślady zostawia, to chyba lepiej jest zainwestować jednak w igłę i nici do przyszyć. Dobra. I ostatnia rzecz z tej paczki. Lekkie to jest wszystko bardzo, jak to kurier mi dał przesyłkę, to tak podniosłem tak za lekko, bo myślałem, że to jest cięższe, ale nie jest. I mam tu jakieś białe pudełko, leciutkie, nie klika nic. Zaraz się okaże, co jest w środku. Co, jakaś porcelana? Nie, chyba za lekkie. Metal. Ojejka. Metalowy kubek. European Jamboree. Jakiś napis jeszcze? Jamboree Planning Team. Rany, fajne, patrzcie. Oj, ring light się odbija. O, takie coś, patrzcie. No, fajne, fajne. Szczególnie dlatego, że albo się dostaje porcelanowe kubki i wtedy człowiek myśli o tym, jak ich nie stłuc, albo dostaje się plastikowe kubki, ale one z jakiegoś powodu łatwo pękają i generalnie są nie do użytku. To jest chyba w ogóle mój całkiem pierwszy metalowy kubek. I to jeszcze z fajnym designem. Ja lubię takie rzeczy, więc wspaniale, wspaniale po prostu. Dobra, czyli tak zwane wielkie podsumowanie jamborowej paczki. Piękne logo. Oj, 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 oj. Aż tak wam nie mogę to pokazać, gdzie mieszkam. Patrzcie. Piękne jamborowe opakowanie. Do środka trafia kubek metalowy. Później, ojejka, no nie przemyślałem tego do końca wszystkiego. Później oczywiście dwie plakietki, I love plants i go green. Pięknie. Bug drippy, czyli te takie chyba cuda, żeby zrobić sobie jedną z trzech kaw. Może moja mama będzie z tego zadowolona. Ja nie pijam kofeiny, bo mnie usypia, dlatego nie piję też. Mój żołądek w sumie budzi mnie cały czas, bo ja nie lubię kofeiny, kawy. No i zoki świąteczne, które są chyba idealne. W ogóle nie ma lepszego timingu niż teraz. Więc tak, to by było na tyle tego unpackingu. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Przestanę to już leścić. I co mogę wam powiedzieć? Zbliżają się święta, więc życzę wam dobrych świąt, przede wszystkim wspólnych i może niekoniecznie tony prezentów, ale jakby tony dobrych wspomnień, takich, że po wielu, wielu latach będziecie mieli do czego wracać i myśleć o tym, a nie myśleć tylko o tym, o, dostałem wtedy, nie wiem, takiego Transformersa, połamał się po kilku dniach albo coś takiego. Myślę, że święta to jest lepszy czas, żeby wspominać takie właśnie miłe chwile z życia. I tyle. Do zobaczenia w życiu realnym, choć pewnie prędzej w wirtualnym. Czuwaj, cześć i czołem.